Tabor komunikacji miejskiej w Płocku został powiększony o 7 nowych pojazdów. To mniejsze autobusy, które wkrótce wyjadą na osiedlowe ulice. 7 autobusów marki Karsan trafi do Płocka. To o wiele mniejsze jednostki, które wkrótce będą kursować po mieście w nowych liniach komunikacji miejskiej. To tak zwany autobus midi o długości 8 metrów, który będzie mógł trafić na te osiedla, w które duże 12-metrowe autobusy nie są w stanie dojechać. Karsany pojadą m.in. takimi ulicami jak Górna, Słoneczna, Okrzaj, Lotników czy Rębielińskiego. Przez wiele lat mieliśmy wiele informacji, wiele postulatów od mieszkańców tych osiedli, do których dzisiaj nie obsługiwaliśmy. Podam przykład osiedla Górna, gdzie do najbliższego przystanku jest 800 metrów dzisiaj, gdzie z okolic szkoły podstawowej nr 3 do najbliższego przystanku jest 600 metrów. Są to odległości do sieci komunikacyjnej zupełnie nieakceptowalne przez podróżujących. I głównym celem jest właśnie te autobusy, głównym celem zakup jest wprowadzenie je na osiedla wykluczone, tak jak mówiłem, osiedle Górna, czy jedziemy dalej, Lotników, Rębilińskiego, Rudzkich, Południowa, Słoneczna, Żyzna. To są osiedla, których dzisiaj nie jeździliśmy. Choć midibusy będą mniejszymi jednostkami komunikacji miejskiej, nie oznacza to, że zabraknie w nich wygód dla pasażerów. To nowoczesne, w pełni wyposażone pojazdy, w których nie zabraknie klimatyzacji, monitorów z informacją dla pasażera czy biletomatów. To są autobusy nowoczesne, autobusy z najnowsze pod względem ekologicznym, Euro 6, klimatyzowane, monitorowane, systemem wizualnym, nowoczesnym, koralików, których Państwo już mieliście okazję w najnowszych hybrydach zobaczyć, również wyświetlacze, które są w koloru jasnym, jak Państwo widzicie, zupełnie nowa jakość, gdzie już od ostatnich 4 hybryd, które w tym roku zasiliły tabor komunikacyjny, taki standard będzie obowiązywał w komunikacji. Za chwilę, bo już w poniedziałek, wyjeżdżamy do Bolechowa, do Solarisa odbierać kolejne 4 autobusy hybrydowe i mamy nadzieję, że pod koniec przyszłego tygodnia już one będą w Płocku. Dzięki tym zakupom blisko 38% taboru komunikacji miejskiej w Płocku stanowią nowe, najwyżej 3-letnie pojazdy.